Dzieci potrzebują właściwej opieki i warunków do rozwoju. Jeżeli z różnych powodów nie są w stanie im tego zapewnić rodzice biologiczni, dzieciom spieszą z pomocą ci, którzy pełnią rolę rodziny zastępczej. W powiecie świdnickim pomyślano o wsparciu dla takich rodzin. Projekt nazywa się Akademia Rozwoju i tu przydały się fundusze unijne. Czym jest Akademia Rozwoju? Dzięki projektowi ogromne wsparcie popłynęło zarówno dla rodzin zastępczych, dla dzieci, które są w tych rodzinach, a także dla dzieci, które były i są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zależało nam na wzmocnieniu ich w kompetencje, w umiejętności, na integracji środowiska rodzin zastępczych, na wsparciu edukacyjnym dzieci, ponieważ dzieci, które przybywają do pieczy zastępczej, posiadają ogromne deficyty rozwojowe, edukacyjne. Naszym celem było także wsparcie zdrowotne dzieci, które są w pieczy zastępczej. Bardzo dużą część projektu przeznaczyliśmy właśnie na podniesienie stanu psychicznego, zdrowotnego dzieci, które przebywają w rodzinach. Jakie są efekty, czy zauważalne na pierwszy rzut oka? Obserwujemy takie bardzo pozytywne zmiany u dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, chociażby fakt taki, że dzieci poprawiły swoje oceny. W ramach projektu uruchomiliśmy korepetycje zarówno z matematyki, z języka angielskiego, z języka niemieckiego i widzimy wyraźnie po świadectwach szkolnych dzieci, że nastąpił duży progres. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna, ale także może zostać małżeństwo. To osoby, które powinny być w wieku produkcyjnym, ale też zdarza się, że są to osoby, które już zakończyły swoją karierę zawodową, są otwarte, wrażliwe, które mają jakieś swoje zainteresowania, swoją pasję, którą mogłyby się podzielić. Czekamy na osoby, które, powiedziałam o tej wielkiej wrażliwości, które mają otwarte serce, są gotowe na przyjęcie nowego członka do swojej rodziny. Natomiast wśród tych wszystkich rodzin, o których powiedziałam, są tak zwane rodziny zawodowe, te, które faktycznie zawodowo opiekują się dziećmi, otrzymują z tego tytułu też wynagrodzenie. I w naszym powiecie jest 11 takich rodzin zastępczych. I właśnie takich kandydatów bardzo potrzebujemy. Jaki udział w projekcie Akademia Rozwoju miały fundusze unijne? Fundusze unijne miały 90% swojego udziału w realizacji całego projektu. Była to kwota ponad 1,5 milionowa, jeśli chodzi o wartość całego projektu. Natomiast w przypadku środków unijnych to była kwota 1 300 000 zł. Co najważniejsze w ramach tego działania, to pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze, tak aby chociażby dziecko, które pozostaje pod opieką jednej z rodzin zastępczych, mogło w przyszłości albo znaleźć rodzinę nową zastępczą, której docelowo będzie mogło się wychowywać do pełnoletności, albo też uzyskać szansę na adopcję. Akademia Rozwoju pozwoliła moim dzieciom skorzystać z wielu terapii. Korzystały z biofeedbacku, z fizjoterapii, logopedyczna terapia, co pozwoliło mi się mocno rozwinąć. Dzieci umieszczane w pieczy zastępczej są tymczasowo. Jakby moim zadaniem jest to, żeby wspomóc ich rozwój. Jestem też terapeutą. Dzieci jakby wyżej funkcjonujące mają większą szansę na adopcję. Takim dzieckiem jest Norbert, który ma szansę na adopcję. Rozwija się bardzo, bardzo dobrze, bardzo szybko. Jego postępy są zaskakujące, wręcz niesamowite. Dziecko nabywa mowę, tak jak powiedziałam, dzięki też terapii, dzięki temu programowi. Chłopiec czeka na kochającą rodzinę, przed nim całe życie. A program i terapia i to wsparcie, które dostaliśmy, bardzo pomogło w jego rozwoju. W powiecie świdnickim opieką w ramach rodzinnej pieczy zastępczej objętych jest około 250 dzieci i młodzieży. Dzięki Akademii Rozwoju mogą się w pełni cieszyć życiem.